Gdy byłem małym chłopcem, na starej cegielni widziałem ogromne ryby. Wielkie amury, karpie, liny, szczupaki, a także i okonie, bo to właśnie o nich dzisiaj będzie mowa. Okazy ponad 30-centymetrowe zdarzały się dość często, głównie na czerwone robaki. Sam jakieś 10 lat temu na własne oczy widziałem atak okonia ponad 40 cm, lecz od tamtego czasu minęło bardzo wiele. Zbiornik zdominowały sumiki karłowate hamujące rozmnażanie się innych gatunków ryb, a okazy pięknych ryb z roku na rok znikały przy udziale ludzi lubiących mięso. Dlatego zacząłem wątpić, czy na tym zbiorniku są jeszcze okonie giganty, ale moje wątpliwości rozwiał Maciek. Zdradziłem mu, gdzie jest ten zbiornik, a on wybrał się na niego ze swoim wujkiem. Po 10 minutach łowienia dostałem od Maćka takie oto zdjęcie. A chwilę później taki oto film. Drogi Krystianie, chciałem ci pokazać okonia, którego złowiliśmy na starej cegielni. Tam, gdzie zwykle łowisz. No nie no, ma... Ile ma? Prawie 40. Prawie 40. Prawie 40. Taki duży jest. Mhm. I... Chciałbym, żebyś ty też miał szansę go złowić, dlatego puszczamy go z powrotem do zbiornika. Okonie giganty ze starej cegielni jednak żyją i postanowiłem na nie zapolować. No to jesteśmy. Witam was serdecznie ze starej cegielni. A dzisiaj będziemy łowili sobie na bardzo prosty zestaw. Rurka antysplątaniowa, bardzo długi przypon, na haku czerwony robak. I tak będziemy próbowali złowić tego potwora. Na przypon damy sobie dzisiaj haczyk 10, żyłeczka 0,16. Niestety mam stare robaki i mam ich wcale nie za dużo. Jest duża nadzieja, że mój kolega mi dowiezie robaczki, ale to tylko nadzieja. W razie W mam jeszcze pinkę. Założymy sobie także dzwoneczek na szczytówkę, żeby nam to cały czas dzwoniło, gdyby była jakaś rybka. Taki to dźwięk mniej więcej wydaje. No i myślę, że wystarczy. Jeśli chodzi o to, jaki dzisiaj sposób będziemy łowić, to bez żadnej zanęty, sama oliwka, rurka antysplątaniowa i przede wszystkim, jeśli chodzi o łowienie okoni, to dam wam taką radę, czego ja się dzisiaj będę trzymał. Nie macie zanęty, więc okoni nie nęcimy. Więc co 10 minut sobie szukamy. Rzucamy tu pod krzaczki, tam pod krzaczki, tam pod krzaczki, na środek, tu, pod brzeg, tam rzucamy, tam rzucamy. Po prostu musimy znaleźć, gdzie te okonie stoją i wtedy będziemy mieli szansę złowić. Oho, mamy pierwsze branie. I co my tutaj mamy na końcu naszego zestawu? Mamy płotkę. No, przyjechałem na okonie, ale płotka też może być jak najbardziej. Zmienimy sobie ciężarek, bo 60 gram to jest no trochę za dużo. Damy sobie jakąś 30. No 30 nie znalazłem, ale mamy 50. Zawsze to trochę mniej, trochę lepiej. Nie będzie się tak zapadało w muł, bo nie ma potrzeby. No to rzucamy po kolejną rybkę. Dobra. Dobra, drugi zestaw gotowy. Spróbujemy sobie poszukać okonia tutaj dosyć blisko. O, tak tutaj. Tutaj są takie krzaczki tam, także może gdzieś tutaj stoi jakiś okoń. I pięknie, jeszcze tylko dzwoneczek założymy i gra gitara. Niestety nie znalazłem drugiego dzwoneczka, więc będziemy musieli bacznie obserwować szczytówkę, ale rozłożymy sobie podbierak. W razie W, gdyby udało się złowić takiego pięknego okonia jak na początku filmu, to przyda się, przyda się. Mamy jakieś delikatne branie. Wcześniej tak dosyć mocno szczytówka się ugięła, a teraz tak coś tam delikatnie nią merda. Wygląda na sumika karłowatego, bo one tak często połkną, ukują się i stoją w miejscu z przynętą. Przerabiałem ten temat tutaj już wielokrotnie, więc przypuszczam, że to on. Kolejny raz szturchnął, więc nie traćmy czasu, tylko zobaczmy, co tam się uwiesiło na końcu zestawu. Bo raczej na pewno tam jakaś rybka jest. O tym właśnie mówię. Nie ma co zbyt długo czekać, bo sumik nam tylko marnuje czas.
Także szybko trzeba to przerzucać i czekać na okonia. I rzucamy znów. O, mniej więcej tu będzie ok. I tutaj sobie przerzucimy bliziutko, bardzo bliziutko. Zaraz też będę szukał po drugiej stronie, bo tam też są dobre miejsca na okonia. Więc tak jak mówiłem, przerzucamy i szukamy, gdzie stoją dzisiaj okonie. Zarówno jednym, jak i drugim zestawem coś tam delikatnie smyrnęło, ale raczej nic się na kiju nie uwiesiło, więc nie czekamy, tak jak mówiłem, i w dalszym ciągu przerzucamy nasz zestaw. Mamy jakąś rybkę. Nie za dużo czasu minęło po przerzuceniu. I co to się zamelduje na naszym kijku? Jestem ciekaw. Sumik niestety. Przerzucamy, walczymy. Coś chyba jest na naszym zestawie, ale do końca nie jestem pewny. Chyba, że to jest bardzo malutki sumik, który nawet nie walczy. Dokładnie. A nie, jest to ogoń. Proszę Państwa, mamy pierwszego dzisiaj pasiastego okonia. Proszę zobaczyć. Nie jest to wymiar, po który przyjechałem, ale jest to okoń. Więc jak najbardziej cieszymy się, że okonie dzisiaj jedzą. To jest dobry znak. Dobrze, dobrze. Wypuścimy sobie naszego czpiota do wody. Niech rośnie. Za 10 lat przyjadę po niego, będzie miał 30 parę centów. Może. Bardzo dobra informacja, że jakieś tam okonki skubają, więc walczymy dalej i staramy się złowić. O kurde, ale się poplątało. I staramy się złowić tego pięknego, wielkiego okaza. Myślę, że parę ich tutaj pływa. Ten, którego złowił Maciek z wujkiem, na pewno nie jest jedyny na tym zbiorniku. Tą część sobie mniej więcej poobławialiśmy i na razie się nic nie dzieje, więc przestawimy sobie naszą podpórkę w drugą stronę i porzucamy troszkę w lewą stronę zbiornika. Zobaczymy, może tam gdzieś czyha jakiś piękny potwór. Jedna zarzucona tam dalej. Robaczki są. Nie są za bardzo ruchliwe. Są takiej, można powiedzieć, średniej jakości, bo to stare takie robaki. No ale jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Tutaj rzucimy tak blisko. Lewa strona zbiornika na razie nie oddaje, więc musimy przerzucić. Nie mieliśmy absolutnie żadnego tyknięcia, więc trzeba działać dalej, podjąć jakieś kroki, a tym krokiem będzie przerzucenie. Spróbujemy teraz trochę na środku zbiornika. Może tam coś będzie czyhało na nas. A tą sobie przerzucimy tak samo. I też sobie rzucimy bliżej środka. Oho, tu już mamy branie. Właśnie to jest to, o czym mówiłem, że warto w taki sposób przerzucać i szukać tych ryb. Nie ma sensu siedzieć na stop w jednym miejscu. A, jest to płotka. No, proszę bardzo. A, widzieliście? Płotkę mamy. Też bardzo dobrze. Też mnie to bardzo cieszy. No to rzucimy jeszcze raz w to samo miejsce. O, mniej więcej tam, na środek. I pięknie, wędeczki stoją sobie jedna obok drugiej. A dlaczego się tak napręża? Chodzi też o to, że w momencie, kiedy ryba pociągnie, to ta wędka jakby sprężynuje, oddaje energię i w ten sposób też ryba się sama zacina. I wy nie musicie zacinać za bardzo. Jest duża szansa, że jak ryba czym mocniej pociągnie, tym sama się bardziej zatnie.
Dzisiaj mamy bardzo, ale to bardzo słoneczny dzień. Jest praktycznie już listopad, bo mamy ostatnie dwa dni października. Jest 17 stopni i słoneczko. Mimo wszystko aura, jak widzicie, jest mocno, mocno jesienna. No i to jest taki idealny moment, żeby zapolować na takiego właśnie garbusa. Ja jak dostałem to zdjęcie od Maćka, to mi po prostu gul skoczył. Od razu się obudziłem, mimo że dopiero co wstałem, byłem zaspany. Przepiękna ryba. Ale właśnie ja tak przypuszczałem, że tutaj tego konie są. Cieszę się bardzo, że te ryby tutaj przeżyły, że te ryby tutaj dalej są, bo no tutaj niestety, ale są częste akty kusownicze. Jakiś tydzień temu chłopaki do mnie pisali, że no gradu przyjeść, bo są siatki i w ogóle, a jakieś dwa stare dziadki buzikiem przyjechały, porozkładały jakiś siatek, ale na szczęście były to siatki takie, wiecie, jakieś te wieńcorki czy coś, takie trochę łopatologiczne. Takie dziadostwo. Myślałem, że to są drgawice, ale to nie były drgawice, więc na całe szczęście żadna ryba się nie złowiła. A ja tutaj tak do was mówię, a mam branie, więc wypadałoby się zainteresować rybą i wędką. Bo to właśnie teraz, może właśnie w tym momencie, na końcu mojego zestawu podgryzuje okoń 40-centymetrowy moją rysówkę. Może tak być, więc ja to wyłączam i patrzę, co się dzieje. No i coś jest. To jest zawsze taka, wiecie, niewiadoma, nie? A, widzę, że sumik niestety. Trzeci dzisiaj wąsaty dziad. Prawda jest taka, że na takim zbiorniku jak tu, gdzie nikt nie zarybia, ludzie łowią, rybki zazwyczaj zabierają, jeszcze do tego są kusownicy, no to niestety, ale wiecie, dużo ryb na pewno nie ma dużych na tym zbiorniku, wiadomo. Dzięki tym sumikom karłowatym po prostu ludzie się zniechęcają do tego zbiornika. Nie chcą tu za bardzo łowić, dzięki czemu wśród tych wszystkich sumików karłowatych zdarzają się perełki. I ja w to wierzę, zresztą widzieliście pięknego amura, którego wyjąłem. Na pewno są tu piękne liny i jak widzieliście, są też tutaj i okonie. Pewnie nie ma ich dużo, ale na pewno jakieś zostały. Myślę, że tutaj 30 to parę na pewno pływa. 30 na bank. Na pewno pływa tu mój nowy rekord, bo mój rekord to 31 cm, a Maciek wypuścił okonia, który miał prawie 40 cm, więc na pewno moja życiówka tu jest. Tylko pytanie, czy uda się złowić. Przed chwilą był taki pan, pogadaliśmy trochę. Mówi, że w tamtym roku, znaczy 2 lata temu, wpuścił tu mnóstwo złotego karasia, tego polskiego. Jest bardzo, bardzo fajnie. Podobno liny tu są ogromne, mówił sam. Karpie to wiem, że są, amury, no to ja i wy wiecie. Okonie, że są, no to też ja i wy wiecie. A ciekawe jak ze szczupakiem. Kiedyś w tamtym roku tutaj byłem, to widziałem atak takiego metrowego szczupaka, że aż się za głowę złapałem. Ale czy tutaj dużo jest tych ryb? O, mamy. Dobra, przypniemy sobie to, bo... Ale czy... O, coś lepszego. Chyba. A tutaj pach, 40-centymetrowy okoń. Ale to by była historia, co? A nie, to jest sumik, tylko że zebrałem kępę zielską. Dobra, wszystko jasne. O, proszę bardzo. Nawet nie było ani jednego tyknięcia na kiju. I mówię, a od długiego czasu się nic nie dzieje, przerzucę ten zestaw. A tam się okazało, że sumik już od dawna siedział. Co za menda. Kolejny raz nie było tyknięcia. Kolejny raz chcę przerzucić i kolejny raz siedzi sum. Jak one to robią? Znowu było małe poruszenie, więc zobaczymy, co tam jest. I puk, lekkie przycięcie. I zwijamy na zestaw, bo tam z dalekiej odległości, bo teraz rzuciłem daleko, daleko tam pod tamtą trzcinę. Ale po tym, jak to pracuje na kiju, mam wrażenie, że to będzie sumik. No niestety. Spróbujemy jeszcze raz pod tymi trzcinami rzucić tam daleko, bo mam wrażenie, że tam jest fajne miejsce, tam jest taki dołek. Spróbujmy. No elegancko. Ostatni rzut chyba na lewo, znowu sobie przestawimy troszkę nasze wędeczki na prawą stronę zbiornika i popróbujemy tam poobławiać sobie tamtą stronę zbiorniczka. Oho! Mamy okonia! Proszę bardzo! Ale brania to ja nie widziałem.
szczerze powiedziawszy, także mam nadzieję, że jak się trafi większy, to chociaż żeby było widać jego branie. Ale zażar. Idź maluszku po rodziców, a nawet można powiedzieć po dziadków. Niemożliwe są te ryby. Nawet nie ma tyknięcia trzcitówki, a one siedzą. Rozumiecie to? One po prostu podchodzą, zasysają rosówkę i to jest wszystko. I one po prostu stoją. One nawet nie odpływają na pół metra. A jakżeż mogło być inaczej? Sumik. Strasznie ci ludzie syfią, co? Zobaczcie. Tragedia. Plakat wyborczy. No ja pierdzielę. No ręce opadają, nie? Naprawdę. Jakieś szarpnięcie mieliśmy na lewym kiju. Takie dosyć agresywne. Takie okoniowe, okoniowe. Mam jeszcze pinki, więc trochę kusi mnie, żeby spróbować na pinki połowić, bo te czerwone robaki są średniej jakości. Gdybym miał takie piękne, fajne glichy, to co innego. A tak to, no nie wiem, czy pinki bym nie założył. Dobra, przerzućmy tą wędkę. Zobaczmy, czy coś siedzi. Delikatnie przytnijmy. Chyba pusto. Chociaż może jakiś ćpiot jest. Co do takiego? O, patrzcie się, kolejny okoń dzisiaj. Kolejny okoń dzisiaj. Słuchajcie, mamy kolejnego okonia dzisiaj, także... Coś te okonie dzisiaj biorą, tylko że wielkości takiej, że razem może miały te 30 parę centymetrów. Zawsze to radość, że jest okoń, nie? No niemożliwe są te sumiki. Znowu kompletna cisza. Nawet raz nie zagrał dzwoneczek na szczytówce i znowu jest sumik. Skubańce są dzisiaj normalnie jak jakieś ninjaki. No nie wierzę, kolejny raz siedziałem i patrzyłem się w szczytówki i nie tykło i nie ruszyło się nic. Wiecie co? Zrobimy tak, że ja skrócę ten przypon o połowę, bo jest chyba za długi. Także może to coś zmieni. Zmieniamy przypon, znaczy się zmieniamy, skracamy. Tutaj tak samo, tam już skróciłem o połowę, tutaj też skrócę przypon o połowę, żeby one nie miały takiego zakresu ruchu. Bo wiecie, wszystko chodzi o to, że ja marnuję czas. W momencie, kiedy sumik 10 minut jest na zestawie, to przez 10 minut nie ma możliwości, że okoń weźmie rosóweczkę moją i połknie. O, i teraz szarpnięcie widziałem. Także skrócenie zestawu pomogło i dzięki temu wiem, że już prawdopodobnie coś jest na kiju i zaraz będę ściągał, a tak to bym czekał z 10 minut nie wiadomo na co. I bardzo dobrze zaskutkowało skrócenie przyponów, bo brania czuję i widzę natychmiastowo. Dobrze, nie marnuję czasu, ale to nie zmienia faktu, że dalej łowię sumy. Ajajaj, za okonia ile ja bym dał, ajajajaj. Mała zmiana, bo na jednym zestawie zacząłem rzucać na pinki, znaczy się, to jest ten pierwszy rzut, na pinkę, tylko bez czerwonego robaka. Zobaczymy, co pinka nam dzisiaj, oho, co jest? Ej, mam rybę. Ej, widzieliście to? Ej, mój zestaw nie spadł do dna i miałem atak i ja... Ej, pierwszy raz chyba coś takiego miałem. Co jest grane? No nie. Nie, no to jest hit. To jest hit, nie? Takiej sytuacji to ja nie miałem. Ledwo co zestaw padł, jeszcze kij trzymałem w dłoni i uderzyła piękna płotka z opadu. I pineczka kolejną rybę daje. No, jest to sumik, no ale w bardzo krótkim odstępie czasu. Więc nie wiem, czy ta pinka to nie będzie lepsza opcja. Też biorąc pod uwagę, że te moje robaki to są takie trochę zdechnięte. No i słabo się ruszają, więc no nie kuszą jakoś mocno te ryby. Więc chyba zmienię obydwa zestawy na pinkę. Mamy godzinę już ponad 14. Jestem nad wodą już no dobre 5 godzin. Póki co mamy 3 małe okonie, mamy 3 płotki, całą masę sumików karłowatych. Póki co nie potrafię się przebić przez te sumiki karłowate do
do jakichś większych ryb, ale to nawet nie chodzi o to, że stosuję złą technikę, tylko dlatego, że po prostu tych dużych ryb, tych dużych okoni na pewno tutaj nie pływa dużo. Więc jedyne co mi pozostaje, to po prostu liczyć na szczęście, bo w takim łowieniu, na takich zbiornikach niekoniecznie liczą się metody, a po prostu fart, że akurat tego dnia, w danym momencie, akurat ta ryba będzie chciała żerować i akurat znajdzie twojego robaczka. A to jest naprawdę niełatwe zadanie, bo tak jak mówię, na pewno tych okoni tutaj nie ma dużo, nie jest ich tutaj setki, nie są ich dziesiątki, tylko parę pewnie sztuk na cały zbiornik, więc złapać takiego okonia to jest przede wszystkim łód szczęścia. A czy dzisiaj dopisze mi ten łód szczęścia? Zobaczymy. Mamy jeszcze jakieś dobre 2,5 godziny do 3 łowienia. Ja będę siedział. A czy okoń będzie siedział na kiju? Nie wiem, zobaczymy. Coś się zameldowało na kiju. I co to jest? Okoń. O, proszę. Tylko kurde, rozmiar nie ten. No. Ajajaj, no. Trochę mi brakuje do tamtego z początku filmu. Trochę mi brakuje. Ostatnie 2 godziny jednak nie przyniosły mi wymarzonego, gigantycznego okonia ze starej cegielni. Przerzuciłem bardzo dużo sumików karłowatych, trafiła się jedna płotka i jak widzieliście przed chwilą jeden okoń. Mimo że nie złowiłem tego okonia, giganta, to wiem, że one tam są. I mimo iż tego dnia mi się nie poszczęściło, to ja na pewno tutaj wrócę. Jeszcze kiedyś na pewno zobaczę się z tym okoniem gigantem.